system. Ready. W niedzielę 15 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle zorganizowano spotkanie z dziennikarzem sportowym Tomaszem Zimochem, podczas którego odbyła się promocja książki pod tytułem Mówi Tomasz Zimoch, panie, kończ pan ten mecz. Miłośnicy nie tylko sportu, ale w dużej mierze samego pana Tomasza i sposobu, w jaki komentator przekazuje emocje, spotkali się w bibliotece, aby móc wysłuchać i zadać pytania temu wybitnemu sportowemu dziennikarzowi. To mówię, jak ja miałem w życiu szczęście, że mogłem wykonywać zawód i wykonuję nadal zawód, który sobie wyśniłem, wymarzyłem, że sportu, którego nie mogłem uprawiać z wielu powodów, jednak nie odrzuciłem, a gdzieś to połączyłem dziennikarstwo, sport, co sprawiało mi ogromną radość i cały czas podkreślam, że jest to taka ciągła randka właśnie z moim ukochanym zawodem i jednocześnie ze sportem. Ta randka, gdzie zawsze i dziennikarstwo, i sport trzymam za rękę, jak ukochaną kobietę. I dlatego jestem tak szczęśliwy i zadowolony, bo przeżyłem wiele fantastycznych chwil. Dzięki temu, że wykonywałem ten zawód, byłem na 14 Igrzyskach Olimpijskich, poznałem wielu sportowców, obsługiwałem wiele innych wydarzeń sportowych. Zakochałem się w radiu, już jak byłem dzieckiem, bo w domu stary odbiornik radiowy był nawet ważniejszy niż odbiornik telewizyjny. Tomasz Zimoch po 38 latach pracy w Polskim Radiu zmuszony został zrezygnować z ukochanej pracy. Moje przekonania zawsze były takie same. Ja nie zrobiłem niczego złego, czego bym nie powiedział w każdej audycji radiowej czy telewizyjnej. Jeśli chcemy, byśmy żyli nadal w kraju pięknym, w kraju kolorowym, to moim zdaniem nie możemy lekceważyć prawa, nie możemy lekceważyć tego, jaką rolę powinien spełniać Trybunał Konstytucyjny, a przede wszystkim musimy przestrzegać Konstytucji. I obojętne, kto rządzi w naszym kraju, kto będzie rządził w tym kraju, są pewne zasady. Każdy prawnik, student pierwszego czy drugiego roku prawa wie, że prawo konstytucyjne uczy tego, że Konstytucja jest najważniejszym dokumentem, który przestrzegać musi każdy. Zwykły poseł, zwykły człowiek, obóz rządzący, przedstawiciele innych partii politycznych. Nie może być tak, że nagle, że ktoś nam mówi, że świat nie jest kolorowy, a właśnie szary, że nie szanuje się drugiego człowieka, że tego człowieka zaczyna się nawet poniżać, jeśli tylko ma inne swoje poglądy. Dlatego udzieliłem tego wywiadu. Po 3 dniach zostałem, proszę Państwa, zawieszony, odwołany z ekipy dziennikarzy wyjeżdżających na Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie. Po 3 tygodniach takiego bardzo trudnego dla mnie okresu, ale co ciekawe, kilkadziesiąt godzin po udzieleniu tego wywiadu, ja byłem w Wiśle i te najtrudniejsze chwile, kiedy dopadł mnie także hejt, spędzałem właśnie tutaj, dlatego się cieszę, że mogę też Państwu o tym opowiedzieć. Sam złożyłem wypowiedzenie z Polskiego Radia po 38 latach pracy. Ta przygoda z tą instytucją przynajmniej na jakiś czas się zakończyła. Pracuję obecnie w Radiu Z, mając co tydzień w niedzielę wieczorem audycję Zimoch na gorąco. Zapraszam o godzinie 20:00, to jest zupełnie inna audycja, w której sam szukam pewnych tematów. Dzisiaj będzie głównie o skokach. Podczas spotkania padło wiele pytań związanych nie tylko z konkretnymi sportowcami, ale i dotyczących ogólnego zagadnienia sportu. Jedno z pytań słuchaczy dotyczyło problemu związanego z dopingiem. Tomasz Zimoch pokazał zdobyte podczas swojej dziennikarskiej kariery pamiątki i opowiedział związane z nimi historie. Z tym, że połączenie potu rosyjskiego ze skórą i tworzywem sztucznym, proszę Państwa, dało taki odór, może trochę mojej winy, że ja tej rękawicy nie wysuszyłem dokładnie. Ale to tak śmierdziało przez lata, że w końcu powiedziano mi w domu albo rękawica, albo ty. I to była wtedy moja ostatnia walka. Tę rękawicę wystawiłem na balkon. Proszę Państwa, nawet o niej zapomniałem bardzo długo, ale odór uleciał. Chanel 5 normalnie teraz i dzięki temu
No jest fajna. Znany i lubiany dziennikarz wielokrotnie zadeklarował, że o ile otrzyma ponowne zaproszenie, chętnie przyjedzie do Wiślańskiej Biblioteki, by jeszcze raz spotkać się i móc opowiedzieć słuchaczom historie związane nie tylko ze sportem. System ready. Ready.